Obrzezanie. Józef powrócił z Betlejem z 5 kapłanami i niewiastą, która w takich wypadkach była potrzebna. Nieśli ze sobą krzesło do obrzezania i 8-graniastą płytę kamienną, w której były narzędzia. To wszystko położono w ganku jaskini na swoim miejscu. Krzesło było skrzynią, która rozłożona tworzyła rodzaj niskiego łóżka z poręczą po jednej stronie. Nakryto je czerwoną materią. Kamień, na którym obrzezano, miał może więcej aniżeli 2 stopy średnicy. W środku nakryty był płytą metalową, pod którą w zagłębieniu kamienia leżały rozmaite puszki z płynami, a na boku nóż do obrzezania w przegrodach. Ten kamień położono na stołek, który chustką okryty dotąd zawsze stał w miejscu, na którym Pan Jezus się narodził, a teraz postawiono go obok krzesła do obrzezania. Wieczorem urządzono ucztę przed wejściem pod altaną. Mnóstwo ubogich ludzi kapłanom towarzyszyło, jak to zwyczajnie przy obrzezaniach się dzieje, i otrzymywali podczas uczty od kapłanów i Józefa bez ustanku dary. Kapłani poszli też do Maryi i dzieciątka, rozmawiali z nią i brali dzieciątko na ręce. Z Józefem rozmawiali o imieniu, które dzieciątko miało otrzymać. W nocy jeszcze wiele modlili się i śpiewali, a ze świtem obrzezano dzieciątko. Maryja była podczas tego obrzędu w wielkiej obawie i była bardzo zasmucona. Po obrzezaniu owinięto dzieciątko aż po ramionka czerwonymi, a z wierzchu jeszcze białymi chustkami. Także ramionka zawiązano, a główkę owinięto chustą. Złożywszy je znowu na 8-graniastym kamieniu, jeszcze nad nim się modlono. Jakkolwiek wiem, iż już anioł Józefowi był powiedział, że dzieciątko ma otrzymać imię Jezus, jednakowoż przypominam sobie niewyraźnie, jakoby kapłan nieraz na to imię się zgodził i jakoby z drugim jeszcze się modlił. Widziałam, że lśniący anioł stanął przed kapłanem, trzymając przed nim imię Jezus na tablicy, podobnej do tej, która nad krzyżem była umieszczona. Widziałam też, iż kapłan to imię na pergaminie zapisał. Nie wiem, czy on sam lub inni przytomni anioła widzieli, lecz owo imię wskutek natchnienia pisał z wielkim wzruszeniem. Po obrzędzie dano dzieciątko znowu Józefowi, a ten podał je świętej dziewicy, która w głębi groty stała z 2 niewiastami. Wzięła płaczące dzieciątko na ręce i uspokajała je. Przed wejściem do groty także kilku pastuszków stało. Paliły się lampy i wśród tego zaświtał dzień. Wciąż się modlono i śpiewano, a przed odejściem kapłanów posilono się jeszcze przekąską. Widziałam też, że wszyscy, którzy przy obrzezaniu byli obecni, byli dobrymi i że kapłani także zostali oświeceni i później zbawienia dostąpili. Jeszcze przez całe rano licznym ubogim rozdzielano dary, później rozmaite, wstrętne żebractwo, czarni i brudni ludzie, przychodząc z tłumokami z doliny pasterzy, przechodzili koło żłóbka. Zdawało się, jakoby zamierzali iść do Jerozolimy na święta. Byli bardzo natarczywi, przeklinali i wyzywali szkaradnie, gdy mało otrzymali. Nie wiem dokładnie, co to byli za ludzie. Osioł był podczas tego obrzędu więcej w głębi przywiązany. Zwykle zaś stał w grocie z żłóbkiem. Wśród dnia widziałam niewiastę opatrującą jeszcze raz u Maryi i owijającą dzieciątko, a następnej nocy widziałam dzieciątko często płaczące i od bólu niespokojne. Maryja i Józef, tuląc je, chodzili z nim w grocie. Zastanawiając się nad tajemnicą obrzezania, miałam widzenie. Pod drzewem palmowym widziałam 2 aniołów stojących, którzy 2 tablice trzymali. Na jednej były wyobrażone rozmaite narzędzia męki, a między nimi, przypominam sobie, w pośrodku stojący słup z moździerzem o 2 uszkach. Na drugiej tablicy były głoski wyobrażające czasy
i lata kościoła, na drzewie palmowym klęczała dziewica, jakby z drzewa wyrosła, a jej płaszcz lub welon, zadzierzgnięty nad głową, powiewał około niej. Przed sobą w rękach trzymała serce, na którym ujrzałam małe, lśniące dzieciątko. Widziałam, jak do drzewa palmowego zbliżał się z obłoku Bóg Ojciec, łamiąc mocną, tworzącą krzyż gałązkę i składając ją na dzieciątko. Potem widziałam dzieciątko, jakby do tego krzyża przybite, a dziewica podała gałązkę palmową wraz z ukrzyżowanym dzieciątkiem Bogu Ojcu, serce tylko zatrzymując w ręku. Wieczorem dnia następnego widziałam Elżbietę z Juty na ośle w towarzystwie starego sługi do groty przybywającą. Józef przyjął ją bardzo mile. Jej i Maryi radość była niezmiernie wielka. Gdy się ściskały, Elżbieta przycisnęła dzieciątko do serca. Spała w grocie Maryi obok miejsca, na którym się Jezus narodził. Przed tym miejscem stała podstawa, na której czasami kładły dzieciątko. Maryja opowiadała Elżbiecie wszystko, co zaszło, a gdy jej mówiła o przykrościach z noclegiem po przybyciu do Betlejem, Elżbieta serdecznie płakała. Opowiadała jej też obszernie chwilę narodzenia Jezusa, a przypominam sobie jeszcze, iż powiedziała, że w chwili zwiastowania była przez 10 minut w zachwyceniu, że się jej zdawało, jakoby się serce jej podwajało i że niewymownym szczęściem była napełniona. W chwili narodzenia zaś uczuła wielkie pragnienie i zdawało się jej, jakoby ją klęczącą aniołowie w górę unosili i jakoby jej serce się oddzielało i jedna połowa od niej się oddzielała. W tym zachwyceniu znajdowała się przez 10 minut, a odczuwając wewnętrzną próżnię i pragnienie czegoś poza sobą, ujrzała blask przed sobą i zdawało się jej, jakoby w jej oczach rosła postać dzieciątka. Wtem spostrzegła, że dzieciątko porusza się i usłyszała, że płacze, a przyszedłszy do siebie, wzięła dzieciątko z pokrycia do piersi. Z początku bowiem wahała się wziąć je na ręce, ponieważ wielkim blaskiem otoczone było. Elżbieta rzekła, tyś nie porodziła jak inne matki. Narodzenie Jana było też słodkie, lecz nie było takim jak twoje. Raz widziałam też Elżbietę z Maryją i dzieciątkiem w ukryciu nad wieczorem w grocie pobocznej. Pozostawały w niej całą noc. Przychodzili goście z Betlejem, którym pokazać się nie chciały. Niewiasty żydowskie krótko tylko karmiły niemowlęta, także dzieciątko Jezus już w pierwszych dniach dostawało papkę ze słodkiego, lekkiego i pożywnego rdzenia pewnej rośliny, podobnej do sitowia. Gdy w Jerozolimie zaczęła się uroczystość poświęcenia świątyni Machabeuszów, obchodził ją i Józef w grocie. Przytwierdził trzy świeczniki z siedmiu światłami do ścian groty i zapalał je przez tydzień, rano i wieczór. Raz widziałam jednego z kapłanów, którzy byli przy obrzezaniu ze zwojem u żłóbka. Modlili się z niego z świętym Józefem. Zdawało mi się, jakoby się chciał przekonać, czy święty Józef tę uroczystość obchodzi i jakoby mu nową uroczystość ogłaszał, albowiem następował dzień postny. Widziałam i w Jerozolimie niejedną zmianę. Przygotowywano potrawy na dzień następny, zakrywano ogień, wszystko sprzątano, a otwory zasłaniano. Anna wysyłała kilkakrotnie sługi z darami, pokarmami i sprzętami, lecz Maryja wszystko wnet ubogim rozdawała. Raz posłała też Elżbieta piękny koszyczek z owocami i świeżymi, pełnymi wielkimi różami, zatkniętymi w owoce. Te róże bledsze były od naszych, prawie cielistego koloru, także żółte i białe. Maryja ucieszyła się tym bardzo i postawiła koszyk obok siebie. Gdy Anna ze swym drugim mężem i jednym sługą przybyła, radość jej i wzruszenie z powodu dzieciątka Jezus
wyciągającego ku niej rączki, były bardzo wielkie. Maryja opowiedziała jej wszystko, jak i Elżbiecie. Anna płakała z Maryją, a do tego wszystkiego mieszały się pieszczoty Dzieciątka Jezus. Anna przyniosła Maryi i Dzieciątku wiele darów, nakrycia i opaski. Maryja już wiele od niej otrzymała, lecz mimo to wszystko w grocie w ubogim pozostaje stanie, ponieważ Maryja wszystko, bez czego obyć się można, natychmiast rozdaje. Opowiedziała Annie, że królowie ze wschodu się zbliżają, że przynoszą wielkie dary i że te odwiedziny wielkie zrobią wrażenie. Dlatego Anna, dopóki królowie tu będą, chce zabawić u swej siostry kilka godzin drogi stąd mieszkającej i dopiero po wyjeździe królów chce powrócić. Widziałam też, że Józef żłóbek i groty poboczne wysprzątać zaczął, by się przygotować na przybycie królów, których Maryja w duchu zbliżających się widzi, był też w Betlejem, by drugi podatek zapłacić i za mieszkaniem się obejrzeć, albowiem po oczyszczeniu Maryi zamierza zamieszkać w Betlejem. Część dalsza nastąpi.